Zespół Devils Wrocław jeszcze nie w komplecie, ale już przygotowuje się do nowego sezonu Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Polscy zawodnicy trenują na razie w siłowni w hali. Wkrótce do drużyny dołączyć mają gracze zza oceanu. Inauguracja ligi za 2 miesiące. Przygotowania do startu trwają już jednak kilka tygodni. Zawodnicy się nie oszczędzają i spędzają dużo czasu na budowaniu formy fizycznej. Trwa tak zwane ładowanie akumulatorów. Przez całą zimę Devils Wrocław trenuje na obiektach zamkniętych. Trenujemy w kątach wrocławskich i na sali na Dawida. Są to treningi typowo siłowe, rozwojowe. Oprócz tego siłownia jeszcze indywidualne treningi wszystkich zawodników pod okiem naszego sztabu trenerskiego. Jesteśmy, myślę, bardzo dobrze zorganizowani i przygotowani. Już nie możemy się doczekać. Zawodnicy są pełni nadziei na sukces w tym sezonie. W oczekiwaniu na inaugurację ligi wrocławscy futboliści otrzymali dobrą informację. Stolica Dolnego Śląska będzie w 2017 roku organizatorem World Games. To spora szansa m.in. dla rozwoju futbolu amerykańskiego we Wrocławiu. World Games to świetna wiadomość dla Wrocławia, kolejna wielka impreza, to znaczy, że nasze miasto jest bardzo pozytywnie postrzegane na mapie całego świata. Mam nadzieję, że właśnie zaistnieje futbol amerykański na tej olimpiadzie. My pokażemy z dobrej strony polską reprezentację, która się dopiero stworzy. To będzie świetne widowisko, ogromna szansa na promocję i mam nadzieję, że futbol amerykański z tego skorzysta. Na razie Devils czekają na start PLFA. Pierwsze mecze nowego sezonu mają się odbyć pod koniec marca.